Dużym wyzwaniem w automatyzacji, robotyzacji procesów produkcyjnych, szczególnie montażu, jest bardzo wysoka precyzja. Mówi się o tym, że roboty nie mają po prostu zmysłu, czucia tego dotyku, i niezwykle trudno jest trafić w ciasne, ciasne elementy albo wykonywać różnego rodzaju czynności obróbcze. Na przykładzie właśnie robota sześciosiowego Epson z czujnikiem siły (force sensor Epson). Możemy zobaczyć, jak działa e, zmysł dotyku w postaci robotyzacji. Jak widać, nie jest to wcale takie łatwe, żeby e, ten element tutaj został wpasowany, ale tak to działa, że e, robot za pomocą tego modułu, którym jest czujnik siły, jest w stanie określić, w jaki sposób powinien e, ułożyć kiść, żeby możliwie łatwo zam zamontować e, właśnie ten ciasny element, wpasować go właśnie w otwór wymaga to właśnie tej, tej percepcji czuciowej, czyli tego, tego, tej informacji zwrotnej od, od detalu, od kiści także, że układany jest, jest element w odpowiedniej, w odpowiedniej pozycji. Gdzie stosujemy takie rozwiązanie? Montaż bardzo precyzyjnych elementów elektronicznych, Możemy wykorzystywać do różnego rodzaju obróbki, tak? to znaczy jakieś szlifowanie, czyszczenie powierzchni, gratowanie. Więc to, to, są, to są aplikacje, gdzie ten czujnik siły jest, jest potrzebny, no bo ważne jest to, żeby, żeby działać na, na detal i ta obróbka była właśnie z odpowiednią, z odpowiednią siłą. Tutaj widać, że, że robot też wykorzystuje tą zewnętrzną siłę do podążania za krawędzią, krawędzią elementu. Może to też mieć zastosowanie do, do aplikacji inspekcyjnych, żeby, żeby właśnie weryfikować, jak, jak wykończony jest dany, dany element, jak zrobiony jest dany element. Stanowisko składa się z robota sześciosobowego serii C i modułu, którym jest kontroler do czujnika siły. Kontroler czujnika siły jest to moduł, który odpowiada za Agregowanie danych z samego czujnika siły, czyli tych, tych informacji, które, które dostajemy na kiści robota. Tak? Jeżeli potrzebujemy zadziałać z jakąś siłą w jednym kierunku, no to dostajemy informację zwrotną właśnie w jakim kierunku, jakie momenty działają na kiść i jak, w, jak, w którą stronę tak naprawdę robot powinien się obrócić, żeby ten element został możliwie dobrze zamontowany.